Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym, 40. już odcinku Rentgena Nieruchomości. W dniu dzisiejszym Państwa i moim gościem jest Rahim Black, CEO Sapiensy i Mozaiko. No, mógłbym tutaj wymieniać wiele rzeczy, wiele płaszczyzn, na których Rahim jest aktywny, ale tego nie będę robił. Rahim, witam Cię serdecznie i powiedz o tym sam, czym się zajmujesz, jakie są Twoje obszary działania, no i co robisz na co dzień tak naprawdę. Myślę, że w kontekście nieruchomości tutaj najistotniejszą moją firmą jest firma Kopernik, która zajmuje się budową farm słonecznych na gruntach, czyli na nieruchomościach gruntowych, a także holding ziemi włoskiej do Polski, która skupuje też nieruchomości we Włoszech po bardzo dobrej cenie, a także Lasy Tlenowe, to też spółka, której jestem większościowym właścicielem, która również na gruntach sadzi lasy. Natomiast w Mozaiko zajmujemy się tokenizacją między innymi nieruchomości. Także tych firm w portfelu jest trochę. No dobrze, to przechodząc do naszego core'owego tematu, jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości pod fotowoltaikę? Ostatnimi czasy no powszechnie każdy odczuwa, że ceny prądu rosną i mówi się, że będą nadal rosły. Coraz popularniejsze stają się rozwiązania oparte o odnawialne źródła energii. Działasz w tym obszarze od dłuższego czasu. Macie unikatowy sposób, jak to robić. Opowiedz może, jak taki projekt zacząć ze szczególnym uwzględnieniem doboru nieruchomości pod ten projekt, no bo to jest jak gdyby no, sine qua non, żeby odpalić taki projekt fotowoltaiczny. To może skupmy się w rentgenie nieruchomości na tych właśnie nieruchomościach gruntowych, które przez rosnące ceny energii zyskują teraz na wartości. Farmy fotowoltaiczne, czy w ogóle odnawialne źródła energii można budować tylko na nieużytkach rolnych. To są klasy gruntów 4, 5, 6 i zdziwić się można, że na tych nieużytkach teraz można zarobić więcej niż na użytkach, ponieważ właśnie na nich powstają odnawialne źródła energii, które potem wytwarzają energię, a ze względu nie tylko na sytuację klimatyczną, ale również geopolityczną, no każdy megawatt teraz w Polsce jest na wagę złota. Oczywiście ja bardzo chętnie kupowałbym takie nieruchomości, ponieważ okazuje się, że no dzierżawa takich nieruchomości często jest równa ich zakupowi, ale jest jeden problem, mianowicie 1 na 10 działek dostaje przyłącze. Kupiłbym te działki, gdybym wiedział, które, ponieważ muszę wydzierżawić 10 razy więcej, żeby tam wybudować jedną farmę fotowoltaiczną, która dostanie przyłącze, zaś płatność za tą dzierżawę płacimy dopiero w momencie, jak otrzymujemy to przyłącze. Więc na pewno, gdybyśmy wiedzieli, które działki dostaną przyłącze, no to wtedy rzeczywiście moglibyśmy kupić okazyjnie. Jak już to wiemy, no to wtedy oczywiście wartość takiej działki znacznie rośnie i rośnie też opłata za każdy hektar dzierżawy takiego gruntu, no bo wiadomo, że no te farmy odnawialne źródła energii są coraz bardziej opłacalne, więc wszyscy mają na tym skorzystać i właściciele ruchomości, i właściciele nieruchomości. Natomiast odpowiadając na to pytanie, jaki mamy unikatowy sposób na to, no to oczywiście jest to tokenizacja, która pozwala nam w nietypowy sposób pozyskać nie tylko rozproszonych inwestorów, ale także przyszłych prosumentów, którzy dzięki tokenizacji, czyli kawałkowi farmy, mogą tą energię wytworzyć, a potem ją również zużyć jako tak zwani wirtualni prosumenci. Parafrazując, mam działkę, hipotetycznie teraz tutaj rozmawiamy. Mam działkę o wielkości 10 hektarów, kategoria ziemi szósta, najgorsza, nieużytki rolne. No i kontaktuję się z Tobą i co my robimy, jak przechodzimy, co po kolei musimy uczynić, żeby finalnie za jakiś czas na tej działce stała farma fotowoltaiczna.
No więc proces wygląda następująco. Najpierw muszę oczywiście zebrać wszystkie dane dotyczące numeru działki ksiąg wieczystych, aby móc zaudytować tą działkę pod kątem szans na uzyskanie tam mocy przyłączeniowych, a także ostatecznie pozwolenia na budowę. Jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe i powstanie tam odnawialnych źródeł energii, działka musi wypełnić kilka takich podstawowych kryteriów. Szerokość działki w najwęższym jego miejscu nie powinna być mniejsza niż 60 metrów. Działka nie powinna być w całości mniejsza niż 1 hektar. Tu mamy w Twoim wypadku 10 hektarów, więc jak najbardziej. Im większa działka, tym nawet lepszy koszt jednostek na każdy hektar wynajmu, ponieważ no, większa działka to jest większa farma. Większa farma jest zawsze bardziej opłacalna na każdy megawatt, ze względu na to, że wymaga stacji trafo, która jest bardzo droga, ze względu na to, że wymaga ochrony, monitoringu. Im większa ta farma jest, tym ten koszt jest bardziej opłacalny, ale przyjmuje się, że od jednego hektara już warto to robić. Więc bardzo ważną kwestią jest również miejsce wpięcia do linii średniego lub dużego napięcia, które powinno wynosić nie więcej niż 250 metrów na każdy megawatt. W przypadku 10 hektarów przyjmijmy, że to jest nie więcej ogólnie niż około 800 metrów, ze względu na to, że koszt trasy kablowej i służebności po drodze, aby się wpiąć z taką farmą fotowoltaiczną, mogłyby uczynić ją niebankowalną, po prostu ten koszt mógłby być za wysoki względem opłacalności takiej inwestycji, więc 250 metrów do punktu wpięcia nie więcej niż ogółem 800 metrów. I oczywiście muszą to być nie tylko nieużytki rolne, ale także nie mogą być to tereny krajobrazowe, chronione Naturą 2000. Najlepiej, żeby miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni przeznaczył go pod odnawialne źródła energii. Wtedy nie będziemy mieli problemów z decyzją środowiskową, aczkolwiek tutaj nie jest to warunek, tu jest to bardziej taka mile widziana opcja. Reasumując, jeżeli Twoja działka spełni te wszystkie kryteria, wówczas ja zaproponuję Ci jako deweloper, jako właściciel tej ruchomości, na Twojej nieruchomości, zaproponuję Ci umowy dzierżawy i jestem skłonny, w zależności od właśnie w jaki sposób wypełnisz te kryteria, zapłacić Ci do 20 tysięcy nawet złotych za każdy hektar dzierżawionego gruntu, co w przypadku tych 10 hektarów w skali roku daje Ci 200 tysięcy złotych zysku netto, wszystkie podatki, zarówno przekształcenia tego nieużytku pod teraz nieruchomość komercyjną, jak i podatki związane z innymi opłatami, wszystkie bierzemy my na siebie, więc tutaj bardzo ważne jest, żeby uważać na zapisy, które oferują deweloperzy. Więc 200 tysięcy złotych na klasie gruntów 6, gdzie jeszcze niedawno można by było taką działkę kupić za tyle, myślę, że to jest dobry interes dla Ciebie i tym bardziej dobry dla nas, bo u nas każdy megawatt, a tutaj zmieści się tych megawattów 7, jest w stanie teraz wygenerować 100 tysięcy złotych nawet miesięcznie przy obecnych cenach energii, ale jakie te ceny będą, to jest inna sprawa. Więc dobre dla Ciebie, dobre dla mnie, dobre dla gospodarki, dobre dla klimatu, dobre dla wszystkich. Tylko żeby sieci energetyczne dały radę to udźwignąć. Czyli poprawnie, jeżeli źle zrozumiałem, z 10-hektarowej działki, na 10-hektarowej działce można wybudować 7 MW, znaczy farmę fotowoltaiczną o mocy 7 MW, tak? Około. To oczywiście wszystko zależy od rodzaju paneli, czy to są panele większych rozmiarów, czy mniejszych, jak jest to kształtowanie terenu, jaka jest droga dojazdowa, czy jest jakiś obszar gdzieś zalesiony, który można lub nie można wyciąć. No i w zależności od tego około 7 MW, gdzie koszt budowy 1 MW dzisiaj to jest około 3 do 4 milionów złotych. Wartość takiego megawata już oddanego na rynku to jest 1 milion euro. Wartość sprzedanej energii to jest około 100 tysięcy złotych. No, wygląda to dla wszystkich naprawdę bardzo atrakcyjnie. Wąskim gardłem dzisiaj w całym tym biznesie, w całej tej transformacji energetycznej są sieci energetyczne, które w Polsce nie są w złej kondycji, ale po prostu nie są przystosowane do odbierania tak rozproszonych źródeł energii. Więc to jest jakby jedyna bariera w tym momencie. No, brzmi to bardzo ciekawie, zwłaszcza z punktu widzenia posiadacza gruntu. Czyli rozumiem, że ja taką działkę wówczas oddaję Wam w dzierżawę. A dlaczego Wy nie jesteście zainteresowani kupnem takiej działki, tylko chcecie ją dzierżawić z tego, co pamiętam, na okres 29 lat? Mhm.
Właśnie o tym właśnie wspominałem, bo jedna na 10 działek dostanie przyłącze. Bo oprócz tych kryteriów związanych z tym, że mamy szansę na przyłącze, to niestety tych mocy przyłączeniowych w Polsce brakuje. Więc ja teraz muszę wydzierżawić 10 takich gruntów jak twój, żeby jeden z nich, a nawet teraz te statystyki nawet spadły do 5% z 10, dostała mocy przyłączeniową. Rozumiesz? Czyli ja nie mogę zaoferować ci, że kupię tą działkę, bo mogę tam nie wybudować farmy fotowoltaicznej. Więc muszę ją wydzierżawić, podpisać z tobą warunkową umowę płatności za dzierżawę wówczas, gdy dostanę warunki przyłączeniowe. Ale warunki przyłączeniowe dostanie jedna działka na 10, więc też szanse po wydzierżawieniu, szanse dla ciebie jako właściciela takiej nieruchomości, że będę ci płacił, to jest również niestety jedyne około 10%. I niestety to wynika ze stanu polskich sieci energetycznych, które nie są przystosowane do odbioru rozproszonych źródeł energii, a jedynie tych dawniej scentralizowanych elektrowni, na przykład węglowych, których było kilka, a nie kilkadziesiąt tysięcy, tak jak to będzie w przyszłości. Rozumiesz? Rozumiem. Temat arcyciekawy. Czy wobec tego z twoich obserwacji... Ja jeszcze ci, Michale, tylko jedną rzecz dodam, że oczywiście jak uzyskam te warunki przyłączeniowe, to ja ci zaproponuję kupno tej działki. Tylko że taka działka jest przekształcona na komercyjną z warunkami przyłączeniowymi, to już może kosztować dużo, 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 dużo więcej. No bo to już jest zupełnie inny kaliber bankowalności takiej działki. Ja bym ją bardzo chętnie kupił od siebie przed tym, jak ona okaże się żyłą złota, ale przed tym ryzyko jest za duże, bo my w tym momencie mamy w portfelu na przykład 2000 hektarów, z których tylko 200 będzie nadawało się do budowy. Więc trudno kupić 2000 hektarów dla 200. Rozumiesz? Rozumiem, temat jest arcyciekawy. Chciałem się ciebie zapytać o to, czy obserwujesz jakieś zmiany strukturalne w sieciach energetycznych, że czy poza tym dynamicznym rozwojem fotowoltaiki właśnie rozwija się również przesył, czyli tam polskie sieci elektroenergetyczne. Czy one też się transformują? Bo jeżeli nie, no to w pewnym momencie widzę, że zmierzamy do jakiegoś takiego punktu, gdzie ta absorpcja już będzie zerowa. Tak, zmierzamy do punktu, gdzie ta absorpcja, czyli moce przyłączeniowe będą wynosić 0 albo niestety 0,5%. Jest to sytuacja dramatyczna. Polskie sieci energetyczne się modernizują, ale w tempie wolniejszym niż powstają odnawialne źródła energii, czyli biznes prywatny, który stoi za odnawialnymi źródłami energii, ma tempo wyższe niż polskie sieci elektroenergetyczne, które modernizują się w tempie takim, że no, czytam odmowy, prawda, warunków przyłączeniowych i tam albo jest napisane, że nie przewidują zmian ze względów ekonomicznych, nie mogą dać mocy ze względów technicznych lub przewidują zmiany, ale te nastąpią na przykład w 2027 roku, gdzie czekanie 5 lat do możliwości uzyskania przyłączy, gdzie my mamy te 5 lat na w ogóle wybudowanie farmy od dzierżawy, no po prostu jest dla nas za długie. W związku z tym tutaj powołaliśmy, my jako Kopernik, powołaliśmy spółkę Kopernik Connect, która będzie zajmować się wsparciem modernizacji sieci elektroenergetycznych. Będzie to pierwszy tego typu projekt w Polsce, który będzie wspierał modernizację sieci energetycznych finansowaną przez prywatny biznes, czyli przez tych, którzy te przyłącza próbują uzyskać poprzez budowę odnawialnych źródeł energii. Wówczas, jeżeli z przyczyn ekonomicznych nie można zmodernizować sieci, a ekonomia się pojawia, ponieważ prywatny biznes, miliarderzy są bardzo zainteresowani wyłożeniem ogromnej ilości pieniędzy na taką modernizację, wówczas, jeżeli te dwie strony się dogadają, to będzie dobre dla wszystkich. Wygrani są wszyscy. Wygrani są przede wszystkim obywatele, którzy docelowo dzięki większej ilości źródeł energii będą, mam nadzieję, zaczną płacić za energię mniej. Zanim przejdziemy do rynku samej fotowoltaiki, bo porozmawialiśmy sobie troszeczkę o nieruchomościach, bardzo mnie ciekawi ten twój projekt włoski, ja go tak zawsze nazywamy roboczo. Jakbyś mógł powiedzieć, gdzie tutaj dotykasz nieruchomości na co dzień? Dwóch pasjonatów Włoch, Polaków mówiących pięknie po włosku, kochających Włochy,
kochających ten włoski styl i wszystko, co włoskie, stworzyło holding ziemi włoskiej do Polski, która zajmuje się skupowaniem toskańskich winnic, które są ze względów różnych, gospodarczych, pandemicznych, starzejącego się społeczeństwa i pewnego sufitu gospodarczego, które Włochy osiągnęły, po którym już nie da się bardziej rozwijać. No po prostu te ceny tych nieruchomości są bardzo niskie. Podobny kryzys na rynku nieruchomości spotkał na przykład Hiszpanię, gdzie powstały miasta widma. My skupiliśmy się na Włoszech i rzeczywiście tam są niebywałe posiadłości, bajkowe wręcz, zabytkowe budynki na wielkich areałach ziemi produkujące oliwę, wina, no i starzejące się społeczeństwo, młodym się już nie chce widać tego pociągnąć po swoich rodzicach. Dodatkowo dochodzi no, niski koszt, niska cena tego wina, która powoduje, że te stopy zwrotu są mało ciekawe. Znaleźliśmy z naszymi przyjaciółmi Arielem Boczowym i Sebastianem Adamikiem, ponieważ ja jestem również tutaj częścią tego holdingu, posiadam 1/3 udziałów, no, znaleźliśmy sposób na to, żeby te tanio kupowane winnice drogo monetyzować poprzez organizację tam eventów, głównie wesel dla ludzi z całego świata. I z całego świata ludzie wesele, na te wesela będą tam przyjeżdżać, ponieważ przez Toskania jest słynna na cały świat. Już w ostatnim kwartale tego roku mamy zakontraktowanych wesel na przyszłe 2 lata zaliczkowane na ponad 1 000 000 euro. A sama nieruchomość kosztowała niecałe 2 miliony euro, no to to już świadczy o tym, jak można coś naprawdę tanio kupić, a bardzo drogo sprzedać. To też robimy w holdingu z ziemi włoskiej do Polski i to też jest taka ciekawostka, żeby jednak patrzeć na te obszary mniej oblegane przez wszystkich, bo te ceny są bardziej atrakcyjne. Śmiejemy się czasami, że te winnice można kupić w cenie kawalerki w większym polskim mieście, i zdecydowanie my jesteśmy bardziej tu zainteresowani rynkiem włoskim, a może nawet w przyszłości też hiszpańskim niż tymi bardzo drogimi w Polsce kawalerkami. Więc to taka ciekawostka. Projekt bardzo rozwojowy. Docelowo chcemy mieć tych winnic 100 i chcemy z tego stworzyć sieć toskańskich winnic, takiego Hiltona w branży winnic. Pomysł świetny. Coś w tym jest, bo sam spotkałem się z informacjami, że w szeregu mniejszych miejscowości na terenie Włoch można kupić nieruchomość za 1 euro. Za 1 euro kupić, ale w zamian za to, żeby się tam osiedlić. Także te problemy, o których powiedziałeś, demograficzne, związane z zaludnieniem występują. No i stąd też pewnie na tym korzystacie. Tak, no co, ten biznes powstał z pasji, że ludzie na przykład, jest wielu ludzi na świecie, którzy chcieliby zamieszkać w pięknych Włoszech czy pięknej Hiszpanii, jest wielu ludzi, którzy chcieliby tam zrobić wesele, a nie gdzieś w szaroburym miasteczku, no to połączyliśmy atrakcyjne ceny nieruchomości z bardzo wysokimi cenami na przykład wesela, no, przy na weselach się nie oszczędza. No i znaleźliśmy na to dosyć ciekawy patent. Teraz wyzwaniem jest, żeby to skalować, ponieważ wchodzę tylko w biznesy, które mają potencjał na skalowanie, a tutaj zrobienie z tego takiej sieci no dałoby szansę temu uzyskać, stworzyć dobrą organizację, uzyskać niskie koszty utrzymania, gdzie będzie jeden dział marketingu, jeden dział rekrutacji i wtedy też te biznesy będą bardziej opłacalne i nie będą przeżywać tej recesji, które teraz te winnice ze względu właśnie na przykład pandemię, która przecież ciągle gdzieś dotyka jakby tą branżę mniej lub bardziej, no to wtedy ten biznes po prostu będzie już mniej może taki rodzinny i kraftowy, ale za duży by upaść, jak to się mówi. Wróćmy, Rachim, na chwilę do Polski. Przy ostatnimi laty fotowoltaika rządziła się takimi cyklami. Na początku była bardzo popularna wśród klientów indywidualnych. Było ku temu bardzo przyjazne ustawodawstwo, dopłaty, etc. W pewnym momencie jak gdyby ten rozwój takiej fotowoltaiki dla klienta detalicznego przygasł. Natomiast z podwójną siłą fotowoltaika wróciła
do łask jako w takiej makroskali już. I chciałem się ciebie jako eksperta, który siedzi, jak to tak się mówi potocznie, w tym temacie na co dzień, jakbyś podzielił się z widzami twoim spojrzeniem na rynek fotowoltaiki, jak on się rozwija, jaki jest wasz udział w tym rynku i może byś się pokusił również o prognozy, jak on może wyglądać w najbliższych miesiącach czy latach. Na pewno mamy co robić przez najbliższe około 30 lat, ponieważ droga do zeroemisyjności to jest 2050, 2030 to jest droga do powiedzmy jakiegoś 40% udziału zielonej energii w całym miksie energetycznym. Na pewno to nie będą tylko farmy fotowoltaiczne, ale to będą także farmy wiatrowe, które ciągle czekają na nowelizację tej ustawy, która gdzieś tam przeszła przez media jako sukces, natomiast formalnie jeszcze nie została jakby uchwalona, dotycząca tej ustawy odległościowej od tego, że wiatraki mogą być w odległości 10 razy swoja wysokość od pierwszych zabudowań, co zabiło w ogóle możliwość poszukiwania gruntów pod wiatraki, zaś te na morzu są zarezerwowane albo dla państwowych firm, które na to stać, albo dla naprawdę już dużych, gigantycznych podmiotów, takich jak na przykład Polenergia, którą stworzył jeszcze świętej pamięci Jan Kulczyk. Więc energia wiatrowa, energia fotowoltaiczna. Zwróciłbym uwagę jeszcze na produkcję gazu przez biogazownię, a właściwie dokładniej przez biometanownię, ponieważ w Polsce wszyscy boją się tego odcięcia od gazu, podczas gdy gaz, i to zielony, a nie ziemny, można produkować z odpadów rolnych. W Polsce dzisiaj mamy niecałe 100 biogazowni, gdzie w Niemczech ich jest 9 tysięcy, więc to pokazuje skalę tego. I na pewno my jako Kopernik Gaz w tym wypadku chcielibyśmy wejść też w produkcję gazu i podpinać się do sieci gazowniczych, a nie tylko sieci energetycznych. Więc mamy biometanownie, biogazownie, które wytwarzają albo energię, albo właśnie gaz. Mamy farmy wiatrowe i mamy farmy słoneczne. Następnie trzeba by było mocno iść w stronę również przetwarzania śmieci i wszystko, co jest związane z odpadami zarówno organicznymi, jak i na przykład przetwarzaniem plastiku w olej, bo z oleju powstał, w olej się obrócił. Więc są bardzo, bardzo ciekawe koncepcje. My w tym momencie mamy też taki dział R&D, gdzie badamy około 5 patentów, gdzie zajmujemy się przetwarzaniem, właśnie badaniem różnych rozwiązań w zakresie przetwarzania plastiku, przetwarzania CO2, w zakresie tworzenia różnych magazynów energii. Mamy też spółkę Kopernik Storage, która będzie projektować nie tylko farmy fotowoltaiczne, ale wielkoskalowe, gruntowe magazyny energii, które całą tą energię wytworzoną przez wiatr i słońce w ciągu dnia będą magazynować, aby oddawać ją w ciągu nocy, czyli będziemy działać na rynku mocy. No, kierunków rozwoju jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast w żadnym z tych wypadków nie interesuje mnie ten rynek mikroinstalacji, które uważam, że na początku, kiedy były te niższe ceny energii jeszcze w pandemii, kiedy one były 15 razy niższe, no to rzeczywiście był to trochę taki program, powiedziałbym, jednak bardziej polityczny niż mający na celu ochronę klimatu, ponieważ te mikroinstalacje dotowane, jeszcze wtedy nie do końca opłacalne ekonomicznie, trochę przysporzyły kłopotów sieciom energetycznym i teraz te sieci energetyczne zamiast odbierać wielkie farmy fotowoltaiczne, odbierają małe instalacje fotowoltaiczne, które już teraz ulegają niestety przeciążeniom i nikt nie wie do końca, jak to wszystko okiełznać, ponieważ one i tak nie zaspokoją redukcji CO2, a wprowadzą troszeczkę zamieszania. Więc mieliśmy serię jakby upadłości różnych firm, które na tych mikroinstalacjach się jakby skupiały. Natomiast my skupiamy się na wielkoskalowych źródłach energii, czyli właśnie słońce, wiatr i biogaz. Bardzo ci dziękuję za to takie syntetyczne podsumowanie. Powiedzieliśmy sobie o nieruchomościach, powiedzieliśmy sobie o odnawialnych źródłach energii. Natomiast ostatnia, ale bardzo istotna rzecz, o jaką chciałem cię zapytać, to jest tokenizacja. Dlaczego wybrałeś rozwiązanie tokenizacji farm wiatrowych
I w czym tokenizacja jest lepsza? Po prostu od objęcia udziału w spółce, która jest właścicielem, czy akcji w spółce, która jest właścicielem danej farmy wiatrowej. Czym to się różni? Zdecydowałem się na tokenizację, ponieważ na etapie zalążkowym żaden bank, żaden nawet fundusz, żaden inwestor nie wyłoży pieniędzy na coś, co jest na etapie zalążkowym. Zdecydowałem się też na tokenizację jako alternatywę dla klasycznego equity crowdfundingu, gdyż uważam, że kupienie tokena, który jest znakiem legitymacyjnym do fotowoltaiki, która wytwarza określoną ilość energii, którą można potem sprzedać na giełdzie krypto albo nawet skonsumować w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, bo mamy też spółkę Kopernikum, która buduje się stacje ładowania pojazdów elektrycznych, czy też w domu, daje dużo większe możliwości niż kupienie akcji, którą można powiesić sobie na ścianie i czekać, aż ktoś wypłaci mityczne dywidendy albo wejdzie na mityczną giełdę papierów wartościowych, co się rzadko zdarza w przypadku emisji equity crowdfundingowych, bardzo rzadko. U nas można było kupić i nadal można kupić token farmy fotowoltaicznej, wytworzyć energię sprzedać na giełdzie, odebrać w domu, odebrać w stacji. Oczywiście teraz wszyscy sprzedają na giełdzie, bo energia hurtowa jest droższa niż energia detaliczna, bo ta cena detaliczna jest regulowana przez URE. Ona nie jest taka wysoka, jak powinna być, ponieważ gdyby ludziom zdrożała energia o 15 razy, to byśmy mieli teraz strajki na ulicach. Natomiast nasi tokenariusze, jak my ich to nazywamy, czyli posiadacze tokenów, są zadowoleni, ponieważ od 2 lat z naszych tokenów wytwarzają energię, a ta energia już podrożała o 10 razy. Ci, którzy ją sprzedawali na bieżąco, to stopy zwrotu 7% wzrosły do 35% rocznie, a ci, którzy magazynowali, to wzrosło nawet o 10 razy, o 1000%, ponieważ tak wzrosła cena energii. My też jesteśmy zadowoleni, ponieważ dzięki tokenizacji szybko ruszyliśmy. W tym momencie nasza pierwsza farma fotowoltaiczna produkuje energię, sprzedaje, generuje fajne przychody, z których właśnie część pokrywamy dla naszych tokenariuszy, którzy zazwyczaj kupują 1/3 naszej farmy. Kolejne 2000 projektów jest w drodze, z których 15 pozwoleń na budowę już mamy, więc wkrótce otwarcia kolejnych farm fotowoltaicznych. Oczywiście tokenizacja nie jest jedyną formą pozyskiwania kapitału. Ona jest bardzo fajna pod kątem zbudowania jakiejś takiej też zainteresowania społecznego, zbudowania też społeczności przyszłych prosumentów, którzy tą energię będą mogli odebrać w domu wówczas, kiedy ta cena energii się uwolni, będzie to opłacalne dla nich, a ma się uwolnić w 2025 roku. Ale też za tą tokenizacją potem przyszły fundusze luksemburskie, fundusze niemieckie, litewskie. I teraz nie narzekamy na brak pieniędzy, narzekamy na brak mocy przyłączeniowych. W tej branży jest bardzo dużo pieniędzy i bardzo mało mocy przyłączeniowych. I to jest największa bariera dla rozwoju. Ale skoro nie ma mocy przyłączeniowych, są pieniądze, to przeznaczmy te pieniądze na modernizację mocy przyłączeniowych, stąd spółka Kopernik Connect, która chce pomóc w modernizacji sieci. Dodam jeszcze, że my budując odnawialne źródła energii nie mamy żadnych dotacji, ani unijnych, bo te jeżeli są, to są zwykle dla przemysłu, a nie dla wytwórców energii, ani tych, które są dla prosumentów, ale my nie chcemy żadnych dotacji, my nawet chcemy dotować modernizację sieci energetycznych. Rahim, myślę, że na dzień dzisiejszy wyczerpaliśmy temat. Podsumowując, nieruchomości, odnawialne źródła energii, tokenizacja. To są 3 hasła dzisiejszego odcinka. W tych 3 hasłach jest przyszłość, w mojej ocenie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymam mocno kciuki za Twoje biznesy, za wszystkie, a ze szczególnym uwzględnieniem biznesu OZE, fotowoltaiki, bo tutaj upatruję najbardziej świetlaną przyszłość w najbliższym czasie. Bardzo Ci dziękuję, Państwu również dziękuję i Państwa zapraszam na kolejny odcinek już w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo.